Witamy bardzo serdecznie na saloniku dyskusyjnym Akademii Młodzieżowej. Tematem dzisiejszego spotkania jest powołanie. Powołanie drogą do świętości. Witamy w naszym studiu Telewizji Akademii Młodzieżowej dwie ekspertki, dwie studentki, które pomogą nam zgłębić temat, czym jest powołanie, czy jest ono w dzisiejszych czasach ważne i czy warto w ogóle się nim zajmować i o nim rozmawiać. Bardzo serdecznie witamy w studio panią Katarzynę. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. I witam panią Ewelinę. Witam serdecznie. No i witamy oczywiście w studio publiczność. Brawa! Czym jest tak naprawdę powołanie? Gdy często słyszymy to słowo, to myślimy sobie, może siostra zakonna, ksiądz. My na dzisiejszym spotkaniu chcemy pokazać, że to nie tylko to. Postaramy się pokazać różne oblicza powołania. Pomogą nam w tym eksperci i oczywiście nasi przemili widzowie na widowni. A więc przechodzimy teraz do następnej części naszego programu. Zapraszamy bardzo serdecznie pierwszą parę, czyli Milenę i Adriana, którzy pokażą nam, czym jest powołanie do zawodu. Gorące brawa! Witamy bardzo serdecznie! Witam was bardzo serdecznie. Powiedzcie nam króciutko, zanim oddam wam głos, co dzisiaj nam pokażecie. Przygotowaliśmy dzisiaj krótką scenkę na temat tego, jak może człowiek być powołany do zawodu bycia lekarzem. Dzisiaj też opowiem, jak operowałem człowieka. Czyli proszę państwa, czeka nas bardzo, bardzo ciekawa prezentacja, ciekawe wystąpienie. Jeszcze raz brawa i zapraszamy na scenę! Witam wszystkich bardzo serdecznie w newsach dnia. Dzisiaj przeprowadzę krótki wywiad na temat operacji, która miała dzisiaj miejsce, bardzo trudna, mianowicie usunięcie guza mózgu, którego dokonał profesor Zbigniew Grabowski. Panie Zbigniewie, czy pan był przygotowany do tej operacji? Czy to była dla pana trudna operacja, czy to było dla pana wyzwanie? Przygotowany byłem, to było, ta operacja była jedna z moich, z najtrudniejszych, ale udało się. Jak już się okazało, że nie było żadnych komplikacji w tej operacji, wszystko było po pana myśli, co pan czuł, po prostu jakie w panu drzemały emocje? We mnie po prostu czułam radość, że pomogłem temu człowiekowi i wiedziałem, że Bóg dla niego ma plany dalsze i też przed operacją chciałbym dodać, że prosiłem Boga o to, żeby dodał mi sił, żebym po prostu dokonał tej operacji. Jeszcze takie pytanie, czy pan jak był mały, to pan marzył o zawodzie lekarza, czy to było pana marzeniem, jak właśnie pan był mały? Jak już byłem małym brzdącem, to marzyłem o tym, żeby pomagać ludziom w trudnych sytuacjach. Dziękuję bardzo. Uważam, że bardzo wielkie brawa dla doktora Zbigniewa Grabosia za to dokonanie ciężkiej operacji. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Bardzo serdecznie zapraszamy na scenę drugą parę, czyli Izę i Mateusza, którzy zaprezentują nam kolejną odsłonę, czym jest powołanie. Bardzo serdecznie zapraszamy, brawa! Zapraszam was tutaj serdecznie. Co nam dzisiaj pokażecie? Dzisiaj pokażemy rozmowę dwóch bardzo dobrych przyjacieli o tym, co chcą robić w życiu. Chodzi o powołanie w rodzinie. A więc zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Oddaję wam głos i scenę. Zapraszamy. No, siema, jak tam? Dobrze. Słuchaj, widziałeś ostatnio to kazanie księdza, jak mi się sutanna podwinęła i przez całą mszę ludzie się na niego patrzyli. Kurczę, to było dziwne. No, ale nie, no, dobrze gadał.
Wiesz co, martwi mnie jedna sytuacja, bo w sumie zbliża się liceum, potem studia, zanim się obejrzysz, a ja nadal nie wiem, co chcę robić w życiu. I zastanawiam się, jakie jest moje powołanie. Powołanie. Co to w ogóle jest powołanie? Powołanie, a powołanie to nie przypadkiem siostra zakona i ksiądz? Ty byłeś na rekolekcjach? Byłem. Ty, no bo tam ksiądz coś mówił o tym, że to chyba nie tylko ksiądz i siostra zakona, ale jakiś strażak, policjant, coś takiego, no nie? No. Kurczę, a przyszła mi taka dziwna myśl. Czy jest coś takiego jak powołanie do bycia mężem albo żoną? No bo w sumie jakby się zastanowić, no to nie robię niczego w życiu, żeby być mężem albo żoną, no nie? Nawet nie poznałem tej drugiej połówki. I to jest takie... Czekaj, porozkminiam trochę. Powiedzmy... Ej, wiem. Wiem, powiedzmy, że... Możesz dojść do powołania, nie wiedząc o tym. Czyli na przykład rozwijasz swoje zainteresowanie. Załóżmy, że lubisz bardzo biologię. I w gimnazjum idziesz na profil biologiczny albo coś takiego, w liceum biologiem, potem medycyna i robisz wszystko, żeby tam być, no nie? A na trzecim, czwartym roku poznajesz dziewczynę. I się w niej zakochujesz na zapał, no nie? I czy można powiedzieć, że to jest powołanie? Że rozwijałeś swoje zainteresowania po to, żeby w przyszłości, nie wiedząc o tym, spotkać tą drugą połówkę i założyć z nią rodzinę? Ty, to chyba jest możliwe, nie? Ale tam w górze na wydziwie ja cię kręcę. A co ty myślisz? No. Miałeś kiedyś dziewczynę? Miałem. Zakochałeś się? Kurczę. Tak. Ciekawe. A ciekawe, czy jest coś takiego jak powołanie do bycia ojcem, rodzicem, matką. No bo w sumie... Załóżmy, że masz syna i robisz wszystko, żeby go dobrze wychować, no nie? Wiara katolicka, wiesz, szkoła, dobre oceny itp. itd. No i jeżeli ma jakieś wady, no nie, to ty próbujesz te wady jakoś zminimalizować, no nie? Żeby ich nie było, nauczyć tego syna walki z tym. I w sumie przy okazji szkolisz i sam siebie w wychowaniu, może być miał więcej dzieci, ale szkolisz także jego w pokonywaniu przeszkód. Więc chyba w sumie jest coś takiego jak powołanie do bycia rodzicem. Dobrze myślisz. Albo mężem i żoną. Ej, stary, jak tak myślę, to wiesz co? Chcę iść na Wilhelma. Dobra, to ja idę się uczyć. Cześć. Zostańcie jeszcze tutaj z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy wam za pokazanie, czym było, czym jest powołanie do życia w rodzinie. Oddam teraz głos naszym ekspertom. Może chcą coś króciutko skomentować albo mają jakieś pytanie. Tak, to moje pierwsze pytanie do was. Czy właśnie wasza scenka w zamiarze miała być taka refleksyjna, stawiająca pytania bez odpowiedzi? Czy uważacie, że właśnie tymi rozważaniami jednak na nie w jakiś sposób odpowiedzieliście? Jak myślicie? Może jednak na nie odpowiedzieliśmy, że jest coś takiego jednak jak powołanie do życia w rodzinie, nie? Tak, tak. Także próbowaliśmy to przedstawić nie jako jakaś rozmowa dwóch ważnych osób, no nie? Tylko też pokazanie, że prości ludzie też mogą do tego dojść. Mhm. Bardzo podobało mi się to, że w sumie otworzyliście taką, nie wiem, hipotetyczną właśnie drogę do dochodzenia do tego powołania. To było bardzo trafne i to nie była jakaś taka właśnie gotowa instrukcja, tylko jedna z wielu możliwości, co bardzo mi się podobało. Czy pani Katarzyna, może jakieś pytanie, słowo komentarza? Pragnę tylko dodać, że było to na swój sposób bardzo wzruszające i bardzo dojrzałe, także dziękuję wam za to. Jeszcze raz dziękujemy wam bardzo serdecznie. Wielkie brawa! Za chwilkę usłyszymy i zobaczymy, czym jest powołanie do stanu duchownego. Zapraszam więc bardzo serdecznie Pawła i Paulinę. Gorące brawa! Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zechcecie nam dzisiaj opowiedzieć o waszych powołaniach. Szczęść Boże, tak. Szczęść Boże, tak, jak najbardziej. Postaramy się odpowiedzieć na pytania. Dobrze, także bardzo serdecznie was zapraszam tutaj bliżej. Może zacznę od tego, jak to w ogóle się stało, że no, jesteście
wybraliście takie powołanie? Więc ja nie byłam w rodzinie bardzo pobożnej. Bardzo nie skupialiśmy się na religii. W końcu poszłam, jak poszłam właśnie do szkoły, jak tam mieliśmy religię, to tak naprawdę poznałam Boga i dowiedziałam się, kim On jest i tak dalej. I potem poszłam do gimnazjum, ale tam nie było za bardzo dla mnie dobre towarzystwo, więc rodzice przepisali mnie do szkoły katolickiej, gdzie tam jeszcze bardziej pogłębiałam wiedzę o Bogu. I tam właśnie miałam bardzo głębokie przemyślenia, czym tak naprawdę chciałabym się zajmować w życiu i do czego właśnie zostałam powołana. I codzienną moją modlitwą właśnie, gdy rozmawiałam z Bogiem, było pytanie tak naprawdę, do czego jestem powołana. I właśnie, gdy rozmawiałam z księdzem po lekcji, to on mnie właśnie uświadomił, że na przykład siostra zakonna, czy nie poszłabym w tym kierunku. I ja tak bardzo się nad tym zastanawiałam i jakoś to po prostu samo wyszło. Dziękuję bardzo. Teraz może ksiądz Paweł nam powie, jak to było z powołaniem. Także od dzieciństwa ja sam sobie czułem głęboką więź z Bogiem. Zawsze się do Niego zwracałem w najmniejszych problemach, nawet kiedy się pokłóciłem z jakimś przyjacielem. I to właśnie sprawiało, że po prostu szedłem dalej, pogłębiałem więź. W końcu poszedłem od razu bez zastanowienia do katolickiej szkoły. Chodziłem razem z siostrą Pauliną. Oczywiście potem poszedłem do seminarium duchownego, gdzie właściwie już doznałem takiej od razu głębokiej, może nie głębokiej, to źle powiedziane, takiej poznałem Boga naprawdę na 100%. Ale myślę, że to nie jest do końca tak, że to jest takie zamknięte, że jesteś sam, że nie możesz mieć rodziny i tak dalej. Znaczy, niby nie możesz, ale tak naprawdę masz tą rodzinę i masz osoby bardzo sobie bliskie. I to nie jest tak, że samymi dniami przesiadujesz w kościele i tylko się modlisz i zero życia prywatnego, tylko właśnie kościół, modlitwa i tak dalej. To jest właśnie zupełnie źle odbierane po prostu. I myślę, że gdyby ludzie właśnie bardziej podchodzili do tego, że to też nie jest takie złe, tylko właśnie można w tym odkryć takie dobre strony. Proszę Państwa, za nami świetne prezentacje o powołaniu, ale nadszedł teraz kulminacyjny moment, czyli ogłoszenie wyników. Zapraszam teraz wszystkich, którzy dzisiaj brali udział. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Gorące brawa. Takie chwile zawsze są niesamowicie trudne. Bardzo ciężko jest wybrać jednego zwycięzcę. Niemniej jednak, razem z panią Katarzyną, ogłaszamy werdykt tutaj naszego zebrania. Uważamy, że najlepiej powołanie przedstawiła grupa druga, czyli powołanie do rodziny, Mateusz i Iza. Uważamy, że najlepiej, najbardziej dogłębnie udało Wam się ugryźć istotę powołania, wskazać na tę wielość pytań, które ta kwestia w ogóle stawia przed człowiekiem i co najpiękniejsze, udało Wam się w jakiś sposób na nie odpowiedzieć i wskazać również na to, że to nigdy nie jest jednoznaczne. Także bardzo Wam serdecznie gratulujemy. Wielkie brawa! No i zapraszamy tu naszą przemiłą asystentkę z nagrodami. Bardzo soczysty i słodziutki ananasik dla najlepszej grupy. Jeszcze raz wielkie brawa i dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za udział w naszym programie. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom. Myślę, że doskonale poradziliście sobie z wyznaczonym zadaniem. I chcielibyśmy wszyscy, by to zaowocowało, byście trwali w nieustającej wierze, że to, co robicie, ma sens. Dziękujemy bardzo serdecznie. Także dziękujemy raz jeszcze naszym drogim ekspertkom, naszym szanownym bohaterom dzisiejszego wieczora.
też obsłudze oczywiście medialnej tego przedsięwzięcia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Warto było porozmawiać o powołaniu, bo tak jak to wybrzmiało w tych występach, to najważniejsze pytanie, na które każdy człowiek powinien sobie odpowiedzieć. Dziękujemy i do zobaczenia.